Obecnym przewodniczącym Komitetu do spraw dialogu z judaizmem jest ksiądz biskup Mieczysław Cisło i on będzie nam teraz mówić o tym, jak na drogach dialogu z judaizmem kroczy Kościół w Polsce w obecnych czasach. Księże biskupie, bardzo proszę. Księże kardynale, księże prymasie, księże biskupi, duchowni, siostry Syjonu, pani przewodnicząca gminy żydowskiej w Bielsku, szanowni państwo. Najpierw pragnę serdecznie podziękować księdzu prymasowi za tę publikację. Dlatego, że ona dokumentuje to wszystko, co się działo, a co jest nieobecne w powszechnej świadomości naszego społeczeństwa, nie tylko Kościoła. I mam nadzieję, że ta publikacja nie będzie jedynie tylko zalegała półki biblioteczne, ale będzie też studiowana w różnych gremiach, zwłaszcza wśród studentów teologii. Pragnę też serdecznie podziękować księdzu kardynałowi Stanisławowi. Prezentował tutaj pionierską rolę Ojca Świętego, jeśli chodzi o kształtowanie i przebudowywanie, usuwanie stereotypów i uprzedzeń przez swój pontyfikat, ale myślę, że wielu wie, jaki wkład również osobisty miał ksiądz kardynał jako sekretarz Ojca Świętego. A ja osobiście, jako przewodniczący też Komitetu Konferencji Episkopatu do spraw judaizmu, pragnę serdecznie podziękować za przemówienie orędzie sprzed chyba 5 lat, które wygłosił na temat oczyszczenia pamięci. To bardzo ważne przemówienie i ono będzie drukowane w różnych publikacjach. Także z inspiracji naszego komitetu. Za to serdecznie dziękuję. Jeśli chodzi o pracę komitetu, którym kieruję, kolejności już przewodniczących, począwszy od księdza arcybiskupa, to chciałbym tutaj podziękować księdzu prymasowi, pionierowi i dzisiaj nestorowi dialogu katolicko-żydowskiego w naszej ojczyźnie za położenie fundamentów pod instytucję dialogu. Począwszy od podkomisji, poprzez komisję episkopatu, która została przekształcona w komitet dialogu z judaizmem, czy do spraw judaizmu, jako część Rady Konferencji Episkopatu do dialogu międzyreligijnego. Nieudolnie kieruję komitetem w stosunku do właśnie tych rozmiarów wkładu księdza arcybiskupa i jego następcy. Ale chciałbym krótko powiedzieć, co w zakresie również mojej, naszej działalności znajduje się. Mamy tutaj przedstawicieli komitetu w osobach księdza profesora Wierzbickiego i księdza doktora Marka Szymańskiego, dyrektora Gaudium, sekretarzem komitetu. Praca organiczna. Są momenty spektakularne tego dialogu, ale też są momenty, które mniej są może publicznie znane, ale one też są fermentem i wkładem istotnym w dialog. Ten dialog, można powiedzieć, ma takie dwie płaszczyzny, może dwie drogi, via negativa i via positiva. Via negativa to jest dalsze oczyszczanie pamięci, naszej pamięci polskiej, katolickiej. 2 lata temu uczestniczyłem wraz z przewodniczącymi komitetów analogicznych przy konferencjach episkopatu na zebraniu, na konferencji zorganizowanej przez kardynała Kocha w Watykanie. Kardynał Koch powiedział o potrzebie dialogu ad intram w Kościele. Dialogu wewnętrznego o sprawę naszych relacji z Żydami. W dalszym ciągu potrzeba przełamywania uprzedzeń, eliminacji stereotypów i potrzeba większego otwarcia naszych sióstr i braci katolików. Ale to powoli się dzieje. Czasami coś otrzymuje swoje przyspieszenie.
To jest ta via negativa. Via positiva to jest, tak jak powiedziałem, ta praca organiczna, która polega na zebraniach komitetu naszego, na których to zebraniach wypracowujemy formułę obchodów Dnia Judaizmu. To ważna funkcja komitetu. Dlatego, że w tej chwili Dni Judaizmu w Polsce otrzymują już coraz szerszy zakres. Te dni przerodziły się w niektórych diecezjach w tygodnie judaizmu z udziałem jakby strony żydowskiej. Tutaj chciałem podziękować organizatorem tego spotkania promocyjnego książki, publikacji księdza Prymasa za połączenie czasu tego dnia z jutrzejszymi obchodami Dnia Judaizmu w Bielsku Białej. My jutro wrócimy do Auschwitz na modlitwę. Wiemy dobrze, że ten Dzień Judaizmu w kalendarzu Kościoła Polskiego wypada dnia 17 stycznia, ale wtedy, kiedy jest zbieżność z szabatem, z dniem szabatu, to jest przesuwany ten dzień. Nie na później, dlatego że rozpoczyna się 18 tydzień ekumeniczny modlitwy o jeden chrześcijan, dlatego przenosi się wcześniej. Dlatego w tym roku ogólnopolskie obchody mają miejsce 15 stycznia i tym razem w Bielsku Białej. Ogólnopolskie obchody Dnia Judaizmu. I tutaj chciałem powiedzieć, że te obchody dni judaizmu, czy Dnia Judaizmu, one w tej chwili stają się wydarzeniami. Może za mało dostrzeganymi przez media. Tutaj chciałbym też apelować z tego miejsca do mediów, ażeby nie tylko sprawy negatywne nagłaśniały, ale też to, co dobrego się dzieje w naszych relacjach katolicko-żydowskich. Podczas 8 lat mojej posługi ten szlak ogólnopolskich obchodów Dnia Judaizmu przebiegał przez Gdańsk, Zamość, Warszawę, Tarnów, Przemyśl, Rzeszów, Opole, Sandomierz i teraz dotarliśmy do Bielska. Program tych obchodów on jest znany, dlatego że jest w mediach, też każda parafia otrzymuje wkładkę na Dzień Judaizmu do dyspozycji na nabożeństwa, na spotkania, na dyskusyjne. Ale w czasie tych spotkań obchodów ogólnopolskich Dnia Judaizmu też mają miejsce wydarzenia niepowtarzalne. Na przykład w ubiegłym roku w Sandomierzu udało się rozstrzygnąć i rozwiązać także kontrowersyjny problem obrazu z tak zwanym mordem rytualnym. Poprzez umieszczenie tabliczki pod obrazem działo się to z udziałem ambasadora Izraela, przedstawicieli gminy żydowskiej, warszawskiej. To, co przez tyle lat wisiało i w jakiś sposób ciążyło również na naszych wzajemnych relacjach. Do tych wydarzeń, które są jakimś też osiągnięciem komitetu, który kieruje, to jest obecność przewodniczącego w mojej osobie i przedstawicieli komitetu w Jedwabnem, na modlitwie w 70. rocznicę mordu. Co w jakiś sposób zamknęło również i oczekiwania, spełniło oczekiwania strony żydowskiej, a z drugiej strony też dopełniło tego aktu skruchy dokonanego przez Konferencję Episkopatu w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie, kiedy biskupi prosili Boga o przebaczenie win naszych rodaków i nie tylko w związku, w zakresie to do historyków należy, ale historyków obiektywnych. Natomiast chodzi też i o inne miejsca, gdzie Polacy też zaciągnęli swoją winę śmierci niewinnej Żydów na polskiej ziemi. To był akt oczyszczenia pamięci przez Episkopat Polski, przez Kościół również reprezentowany przez biskupów w ramach obchodów
roku świętego. Prawda, że to było kilka miesięcy po zamknięciu obchodów, ale w jakiś sposób inspiracją była postawa Ojca Świętego, który oczyszczał pamięć całego Kościoła i też prosił Pana Boga o przebaczenie win synów czy córek Kościoła za zaciągnięte wobec Żydów. Kolejnym takim momentem, który też nie był łatwym, to było oświadczenie w sprawie uboju rytualnego. Wydane oświadczenie dość szybko, w sytuacji, kiedy pierwsza decyzja zapadła, decyzja zakazu, komitet wydał oświadczenie poparcia dla tej praktyki religijnej Żydów. Tak się złożyło, że kiedy to oświadczenie zostało wydane, Ojciec Święty, już Benedykt XVI, zwrócił się z zapytaniem do kardynała Kocha. Franciszek. Po informacjach o tym, że Żydzi zostali pozbawieni tej praktyki uboju religijnego, co Kościół Polski zrobił jako znaku solidarności, poparcia dla wolności religijnej. Mieliśmy już to oświadczenie, później jeszcze prezydium konferencji episkopatu dopełniło swoim oświadczeniem. To są momenty dość ważne dla kształtowania klimatu i pewnego zaufania ze strony żydowskiej, kiedy widzą poparcie i otwarcie z naszej strony. Do pewnych też owoców naszej pracy w ciągu ostatnich lat należy już pięciokrotny wyjazd 20-osobowej, za każdym razem grupy księży do Yad Vashem z inicjatywy strony żydowskiej na koszt również rządu izraelskiego. Są to seminaria prowadzone w Yad Vashem dla polskich księży w ramach pełnego programu, też seminariów dla nauczycieli polskich. Te spotkania początkowo też przyjmowane były z rezerwą po stronie katolickiej, czy nie będzie jakiejś indoktrynacji ze strony żydowskiej, ale okazało się, że są to spotkania bardzo udane. Mamy tutaj też uczestników tych spotkań. Strona żydowska odkrywa jakość kleru polskiego, który może jeszcze gdzieś ciągnie się za nim ta opinia o antysemityzmie kleru polskiego. Widzą księży wykształconych, otwartych, prowadzących dyskusje odważnie, gdzie nawet też czasami potrafią księża skorygować pewne opinie strony żydowskiej. Księża pozytywnie odbierają ten pobyt. Właśnie w tym roku przed świętami była grupa piąta już. Organizuje te grupy z ramienia komitetu ksiądz Tomasz Adamczyk. I strona polska też wraca z przekonaniem księża, przynajmniej później składają świadectwo, potrzeby dialogu i potrzeby kontaktu z Żydami. To przenoszą później te doświadczenia, swoje przeżycia z Yad Vashem na teren swojej pracy i posługi. Są to profesorowie często seminariów duchownych, księża zaangażowani w katechezie. Tutaj pragnę podziękować serdecznie diecezji bielsko-żywieckiej za przygotowanie materiałów do katechezy z okazji Dnia Judaizmu, ale to są materiały, które mogą być wykorzystane w katechezie w całym Kościele w Polskim. Polecam nawet te materiały, one będą też sukcesywnie jeszcze dodawane, dopracowywane. Są też w zakresie naszej pracy, naszych zadań komitetu, wspólne dyskusje teologiczne, dialog doktrynalny. On jest trudny, doskonale wiemy, ale w tym dialogu Żydzi najbardziej obawiają się, żebyśmy nie prowadzili misji wobec nich. Pytają też rabini, którzy przyjeżdżają do Polski, dlaczego Kościół katolicki prowadzi dialog? Jakie są intencje tego dialogu? Czy nie ma ukrytych intencji nawracania Żydów? Oczywiście, żeby
mamy swoją teologię misji. Dokument Soboru Watykańskiego II ad Gentes dotyczy bardziej pogan. Gentes to znaczy ludów, które nie słyszały, czyli nie wierzą w Boga jedynego. Natomiast judaizm nie, i Żydzi nie należą do Gentes. Są narodem wybranym, narodem przymierza, które otrzymuje swoje spełnienie w przymierzu Jezusa Chrystusa. I tutaj też podkreślamy tę niepowtarzalność judaizmu w fakcie, że kiedy papież Paweł VI rok po zakończeniu soboru powołał specjalne biuro do relacji z judaizmem, czy z hebraizmem, to przyporządkował to biuro, później przekształcone w komisję watykańską, do Sekretariatu Jedności Chrześcijan. Nie do dialogu międzyreligijnego, tylko do dzisiaj ta komisja watykańska do spraw hebraizmu jest częścią Sekretariatu i Rady do spraw jedności chrześcijan. Jako że jesteśmy organicznie zespoleni poprzez objawienie nadprzyrodzone, które dla nas otrzymuje spełnienie w Jezusie Chrystusie, a Żydzi są w oczekiwaniu na przyjście Mesjasza. Odbyło się kilka spotkań dyskusyjnych organizowanych przez Radę Chrześcijan i Żydów razem z komitetem, ale tutaj też należy wspomnieć arcybiskupa Józefa Życińskiego, który przyjął do Lublina grupę 7 rabinów razem z rabinem Kroniszem, który założycielem jest Alicji Organizacji Chrześcijan i Żydów. To była wędrowna konferencja w Lublinie, w Jeszywie, w seminarium duchownym, później w Kielcach i w Warszawie. Właśnie w tym spotkaniu z Żydami ja osobiście skonfrontowałem problem teologiczny właśnie tej misji, bo rabin, jeden z rabinów zadał mi pytanie właśnie o intencję naszego dialogu. Czy my nie chcemy powrócić do praktyk Kościoła katolickiego z przeszłości, żeby poprzez naciski czy jakieś formy administracyjne Żydów nawracać na chrześcijaństwo czy na katolicyzm. I przywołałem dokumenty soborowe, w których Żydzi czy inni ludzie nie są wykluczeni ze zbawienia. Była inna soteriologia, inna eklezjologia przed soborem. Sobór otworzył Kościół na inne religie, a zwłaszcza na judaizm, jako nierównoległe, ale drogi, które się widzi zejść z drogą chrześcijańską, chrystusową zbawienia. I tutaj mają też swoją drogę dojścia do zbawienia. W jaki sposób ten argument i ten aspekt doktryny Soboru Watykańskiego II trochę pomagał mi w przekonywaniu Żydów, żeby byli spokojni, że nasze intencje są właśnie takie, jak zostały określone w założeniach komitetu, czy też ABC Dnia Judaizmu, że chodzi nam o coraz głębsze poznawanie naszych korzeni. Można wychodzić w tym zadaniu oddolnie, kiedy spotykamy się z Żydami, kiedy stawiamy pytania, kiedy patrzymy na ich wiarę głęboko, zwłaszcza Żydów ortodoksyjnych, ale z drugiej strony też mamy przesłanki odgórne, chociażby 4 rozdział Ewangelii Janowej, kiedy Pan Jezus mówi: zbawienie bierze początek od Żydów. Co to znaczy? Stawiamy sobie te pytania i dochodzimy właśnie do tego źródła, z którego wychodzi, z tych korzeni wyrasta Kościół, wyrasta chrześcijaństwo. Więc to są pewne migawki, pewne fragmenty tego doświadczenia, jakie w ciągu 8 lat zbieramy w komitecie, którym kieruję przy konferencji Biskupatu Polskim. I jeszcze raz serdecznie dziękuję księdzu, jak powiedziałem, pionierowi i Nestorowi, co potwierdza dzisiaj ta publikacja. Ogromu prac włożonych w tak ważną dziedzinę życia kościelnego, jaką są relacje ze starszymi braćmi w wierze. I dzisiaj, kiedy rozmawiam z rabinami, to widzę, że
coraz większym zaufaniem nas darzą i cenią sobie to, co my czynimy dla naszych wzajemnych relacji i mogą, czy powtarzają, że są one dzisiaj wzorowe. Tak powiedział Ramin Szudrych. I niech to będzie naszą satysfakcją. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję księdzu biskupowi.